To, wbrew temu co można sądzić po zdjęciach, nie jest pobojowisko. To elementy placu zabaw przy ulicy Wakacyjnej w Krośnie Odrzańskim. Nie dbali nic o to, nie? Siatki porozrywane, burdel, bałagan. Plac przy Wakacyjnej przeszedł kompleksową kontrolę pod kątem bezpieczeństwa dzieci, bo przecież to ono jest najważniejsze. Wyniki są miażdżące. Zniszczone siedziska, połamane elementy, wystające niebezpieczne detale, część urządzeń pilnie do usunięcia. Tak przedstawia się rzeczywistość. W dodatku to mocno zaśmiecona rzeczywistość, bo mimo stojącego tam kosza odpady są widoczne na całym placu. Koszt naprawy jest ogromny. Plac zabaw przy ulicy Wakacyjnej został zlikwidowany ze względu na dewastację tego placu. Koszty napraw i koniecznych prac oszacowano na kwotę około 40 tysięcy. W ciągu ostatnich kilku lat na samym tylko placu zabaw przy Wakacyjnej wykonano prace uzupełnienia, naprawy za ponad 30 tysięcy złotych. Hasło wspólna odpowiedzialność. Na niewiele się zdaje. Wandale wychodzą raczej z założenia, że co wspólne, to niczyje. No dobre dla tych, dla dzieci. No ale nie dbali nic o to, nie? Siatki porozrywane, burdel, bałagan. Dosyć dużo bloków jest, dużo mieszkańców, rodziny młode. Gdzie oni mają się bawić? Dewastują po prostu, powinni lokatorzy sami pilnować. No ale rodzice przecież, ci, co mają dzieci, muszą o to też dbać, pilnować, nie? Zgrabili tamy, swoje zabawki wkładali, żeby te dzieci miały się czym bawić w tym piachu. No ja to jestem już babcia, no. To już powinni ci sprzątać matki, które z dziećmi wychodzą. Urząd zaproponuje mieszkańcom, a tak naprawdę dzieciom, bo one są użytkownikami sprzętów, nowoczesne miejsca z urządzeniami rozwijającymi sprawność, m.in. ruchową. Małe, nieatrakcyjne dla dzieci place zabaw zostaną zastąpione takimi, które dadzą możliwość wszechstronnego rozwoju. Jednocześnie będą to miejsca monitorowane, co ma zapobiec dewastacjom. Trzeba również pamiętać o tym, że jest to jak gdyby wspólna odpowiedzialność mieszkańców za szkody czy za niszczenia elementów na placu zabaw, ponieważ jest to wspólność mieszkańców i wszystkie te koszty są naprawiane z naszych podatków mieszkańców. Po reorganizacji część placów nienadających się do użytku ze względów bezpieczeństwa dzieci zniknie. Jednak pozostałe zostaną dofinansowane, będą nowe zakupy urządzeń, a każde z tych miejsc będzie odpowiednio zabezpieczone i monitorowane, co ma zapobiec dewastacjom.